Dzień dobry, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Chciałabym dzisiaj, Szanowni Państwo, poruszyć jeden bardzo ważny problem, który dotyka społeczeństwa, a mianowicie problemy w realizacji kontaktów z dzieckiem po rozstaniu z rodziców. Co zrobić i w jakim momencie działać? Szanowni Państwo, działać w takich sytuacjach trzeba jak najszybciej. Ponieważ moje doświadczenie uczy mnie tego, że ten problem tylko rośnie, on nie maleje, on się sam nie rozwiąże. Jeżeli są trudności w realizacji kontaktów po rozstaniu rodziców, i tutaj mówię, czy też był rozwód, czy po prostu byliście partnerami i się rozstaliście, jeżeli ten kontakt jest utrudniony i już są sygnały, że będzie problem, to Szanowni Państwo, musicie działać. Wszystko zależy od tego też, czy te kontakty w ogóle zostały kiedykolwiek określone. Mogły zostać określone w sytuacji, gdy między Wami był związek małżeński i rozwodziliście się, tak? Czyli sąd okręgowy rozwiązał Wasze małżeństwo poprzez rozwód i pytanie, czy tam te kontakty zostały określone. Jeżeli byliście partnerami, to takiej sytuacji oczywiście nie ma. W związku z tym pytanie jest zasadnicze, co zrobić i w jakim momencie, jeżeli są trudności w realizowaniu kontaktów i tych kontaktów w ogóle nie ma. Więc od początku działać jak najszybciej. Dwa, zastanowić się, czy kiedykolwiek sąd określał Wam te kontakty, gdyż jeżeli określił, to jest troszkę inna procedura. Natomiast jeżeli nie było określenia dotychczas kontaktów, to co, Szanowni Państwo, macie zrobić? Działać. W pierwszej kolejności musicie rozmawiać z drugim rodzicem, żeby uświadomić go, że ojcu należy, czy też matce, bo to ten problem dotyczy jak i kobiet, jak i rodziców. Oczywiście statystyki pokazują, że więcej dzieci zostaje przy mamie, tam 70%, 30% z ojcem. I Szanowni Państwo, co zrobić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że, i drugi rodzic też powinien wiedzieć, że my nie krzywdzimy siebie nawzajem, tylko krzywdzimy małoletnie dziecko. Dysfunkcja, która pojawi się w rozwoju dziecka, może mieć bardzo bolesne skutki na przyszłość. Stąd też świadomość tego, że krzywdzimy dziecko, jest podstawą do rozmów. Później rozmawiamy o sposobie i realizacji tych kontaktów. Natomiast jeżeli wszelkie próby negocjacji, rozmowy, telefony, SMS-y, maile, nie wiem, wizyty w domu nie pomagają i są trudności, to trzeba niekiedy wystąpić do sądu rejonowego i przedstawić swoją sytuację i poprosić sąd o pomoc. Szanowni Państwo, bardzo ważna rzecz, jeżeli coś się dzieje, to musicie szybko działać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli utracicie więź z dzieckiem, to tej więzi nie odbudujecie tak łatwo. Oczywiście jest to możliwe, niemniej jednak z mojego doświadczenia jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym wiem, że niekiedy jest to ekstremalnie trudne. Może dojść do takiej sytuacji, że dziecko osiągnie już jakiś wiek i powie po prostu do psychologów, że nie chce widzieć się z rodzicem. I tu będzie już problem. Natomiast jeżeli dziecko jeszcze jest w tej pierwszej fazie, gdzie się buntuje, że po prostu na przykład nie chce iść na kontakt z rodzicem, zaś drugi rodzic mówi, słuchaj, to nie jest moja wina. Dziecko nie chce, ja go nie zmuszę. Tak to nie działa, ponieważ jak sama nazwa mówi, dziecko to jest dziecko, my dorośli bierzemy za to odpowiedzialność. Sądy są świadome tych wszystkich mechanizmów, jakie działają po rozstaniu rodziców, gdzie niekiedy dochodzi do tego, że dziecko ma konflikt lojalnościowy i wybiera jednego rodzica, drugiego odrzuca. Musimy być tego świadomi i pamiętać, że Wysoki Sąd też ma świadomość tego, co się dzieje. Stąd też, Szanowni Państwo, jeżeli tych kontaktów nie macie, musicie zwrócić się do sądu rejonowego o pomoc. W ustaleniu kontaktów. Jest to wniosek o ustalenie kontaktów. Możecie zrobić to na własną rękę,
choć osobiście tego nie polecam z różnych względów, ponieważ musicie przedstawić sądowi faktycznie, jak sytuacja wygląda. A zatem musicie uświadomić sąd, że problem jest i musicie na tą okoliczność załączyć dowody. Dowodami w sprawie o kontakty jest przesłuchanie stron, jest materiał dowodowy, który uda nam się zebrać. Czyli na przykład wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pokazać wysokiemu sądowi, po prostu pokazać. Ja zawsze mówię to swoim klientom, od paragrafów jestem ja, ale proszę mi powiedzieć swoją sytuację. Proszę opisać ją. Ja muszę to pokazać sądowi. I najlepsze pisma i najlepsze sprawy wygrywa się w tym, że wychodzimy do Wysokiego Sądu i mówimy: Wysoki Sądzie, wygląda sytuacja tak i tak. Mamy dowody, które potwierdzają tą okoliczność. Proponuję, Szanowni Państwo, nie robić tego na tak zwanym wzorze, że wyślecie po prostu jakiś wniosek, poproszę o kontakty, ponieważ możecie tych kontaktów nie dostać. Musicie po prostu opisać sytuację, w jakiej się znaleźliście. Szanowni Państwo, sytuacja nie jest taka prosta, ponieważ może dojść do tego, że sąd skieruje Państwa na badania do OZTS-u. Tak? Jest to ośrodek opiniodawczy sądowych specjalistów, którzy badają Waszą sytuację. Do tego też, Szanowni Państwo, polecam się przygotować, ponieważ w mojej ocenie niekiedy idziemy tam i opowiadamy wszystko po prostu, co tylko się zdarzyło 40 lat temu. Nie, to mamy się tam oprzeć też na faktach. Idziemy przygotowani. Tutaj specjaliści wcześniej mają szansę się zapoznać z materiałem dowodowym, który jest w sądzie. Stąd też, Szanowni Państwo, dbajcie o to, żeby te materiały w sprawie, którą prowadzicie, czy to jest rozwodowa sprawa, czy to jest o ustalenie kontaktów, żeby te dowody naprawdę były obszerne w sądzie, ale też, Szanowni Państwo, równowaga jest ważna. Nie ma co zasypać po prostu sądu kartonami korespondencji. Wyciągamy najważniejsze rzeczy i konkretnie mówimy: Wysoki Sądzie, proszę o pomoc, gdyż sytuacja wygląda tak i tak. A zatem, reasumując, jeżeli już czujecie, słyszycie pierwszy sygnał, że macie problem w realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem, zróbcie wszystko, żeby określić i realizować, gdyż możecie utracić więź z dzieckiem. Dziękuję.